Lepiej zrobić 8 tych powtórzeń, które będą super jakościowe, pojechać na 100%, niż 10, które będą na 90. Praca z trenerem nie opiera się tylko na, na takim stricte treningu, ale też na taktyce, na technice i tutaj też jesteśmy w stanie, w stanie dużo poprawić. Baza tych siodełek jest, jest coraz większa, więc na pewno jesteśmy w stanie dla każdej osoby dobrać jakieś odpowiednie siodełko. Dzień dobry, witamy Was w Strefie Rowerowej, programie, w którym rozmawiamy na kolarskie i rowerowe tematy. Ja nazywam się Marek Tyniec, a moim gościem dzisiaj jest Konrad Tomasiak. Jesteś byłym kolarzem zawodowym, obecnie trenerem, bikwiterem. Generalnie pomagasz kolarzom amatorom w poprawie ich osiągów, w realizowaniu własnych celów i ambicji. Gdybyś powiedział jeszcze kilka słów o sobie, o swojej karierze kolarskiej i o tym właśnie, czym się konkretnie zajmujesz. Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam swój background zawodniczy. Przez 14 lat ścigałem się na szosie w różnych ekipach, także w ekipach zagranicznych we Francji i w Belgii. A teraz swoje doświadczenie tak naprawdę przenoszę na, na grunt zawodowy. Pomagam głównie kolarzom szosowym, górskim, a także teatronistom w osiąganiu ich celów. Tak? Więc zajmuję się tym na co dzień. Plus te bike fittingi. bike fittingi rosnący temat obecnie w Polsce coraz więcej osób z tego korzysta, więc to jest także uzupełnienie mojej pracy. Myślę, że właśnie zapotrzebowanie, zarówno na opiekę trenerską, ale też na bike fitting, na Ułożenie diety na opiekę fizjologa, fizjoterapeuty rośnie wśród amatorów i między innymi o tym właśnie chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać. Znaczy, jak myślisz, dlaczego, mimo że właśnie pomagasz głównie amatorom, dlaczego amatorzy szukają takiej pomocy u specjalistów? Bo to się niewątpliwie zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat. Tak, to wiąże się to myślę ze zwiększeniem się świadomości tak, tych osób. A większość osób, nie wszystkie osoby, które tak naprawdę tylko chcą się ścigać, korzystają z opieki trenerskiej, ale także osoby, które realizują inne cele, tak jak zwrócenie kilogramów, czy po prostu poprawienie jakości swojej jazdy, także, także decydują się na takie kroki. I także, jeśli oni chcą jeździć dla własnej przyjemności, to szukają porady od takiego specjalisty i wolą czasami skorzystać z tego, oszczędzając swój czas, tak? bo jakby w internecie mamy dostęp do, do wielu informacji i możemy lecieć na, na gotowych też planach, ale czasami jest to oszczędność czasu, tak naprawdę, i, i tutaj wybierają te osoby drogę, aby trenera, aby zaufać jakiejś osobie, która ma doświadczenie w danym temacie. I z nią się dalej rozwijać i zapobiegać tak naprawdę tym samym e, wielu kontuzjom e, przetrenowaniu i, i tego typu rzeczom. Tak? Pojawia się ten temat, że amatorzy generalnie są bardzo w swoich zapędach autodestrukcyjni, że nawet bardziej niż kolarze wyczynowi czy zawodowi chcą realizować te cele, bo bardzo im zależy. I że tutaj rolą trenera bardzo często jest tak naprawdę powstrzymywanie swojego. Podopiecznego klienta, żeby on sobie nie zrobił krzywdy, po prostu. Możesz to potwierdzić albo zaprzeczyć. Tak, tak. No na pewno jest to, jest to częste zjawisko, taka, taka jak powiedziałaś, autodestrukcja. E, na pewno musimy wziąć to pod uwagę, że mm, osoby trenujące zawodowo mają cały sztab osób dookoła siebie. Fizjoterapeuta, właśnie, dietetyka, e, lekarza, tak. Mają też dużo więcej czasu wolnego, więc ich trening może być tak długi, może być tak intensywny, bo później mają ten czas na odpoczynek. I osoby często właśnie amatorskie, no, chcą też naśladować sobie tych zawodowców i, i często to prowadzi do takiej, do ich autodestrukcji, bo kopiują jakieś plany przygotowań, podpatrują właśnie tych, tych zawodowców I, i to może być na pewno opłakane w tak powiem, w skutkach. No, bo po prostu zniszczą sobie, zniszczą sobie zdrowie, I, i tutaj na pewno rolą, rolą naszą, naszą trenerów, jest trochę uświadomienie bardziej tej osoby, żeby, żeby nie zapędzała się tak mocno, mocno do przodu. Trochę trzeba czasami zluzować, wiadomo, trzeba przekraczać swoje jakieś granice, żeby, żeby cały czas był rozwój, ale nie może być to takie ślepe zapędzenie się. Realizowanie wszystkiego, co się da, mimo że nawet czasami jesteśmy już zmęczeni, to wykonamy ten trening, bo, bo tak mamy w planie. dużo osób tak robi, albo nadrabia treningi, co jest jeszcze gorsze. Tak? Albo nie biorą pod uwagę, na przykład, że mieli ciężki dzień w pracy, albo tak. że mieli dodatkowo coś jeszcze do zrobienia. Nie wiem, wypadło jakaś awaria w domu, choroba, cokolwiek. Tak, tak no oni właśnie muszą wziąć pod uwagę dużo więcej. Dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, też. Dużo jest zmian w ich planach. Tak? Czasami są telefony, wiadomości, a nie mogę dzisiaj, bo muszę zostać dłużej w pracy, zmieni ten plan. Ale często właśnie próbują nadganiać. Nie zrobiłem dzisiaj treningu, no to jutro zrobię dwa razy to samo albo dwa treningi zrobię. A to nie w tą drogę, nie w tą stronę trzeba, trzeba pójść. Tak? Jednak trzeba tu, pójść tutaj z chłodną głową, spatrzeć na wszystko długofalowo. Tak samo jak układamy plan przygotowań, to jak siadam z zawodnikiem, to nie planujemy, co będzie za miesiąc, za dwa miesiące, tylko planujemy, co będzie w kontekście ujęciu rocznym. Czy nawet dwóch, trzech lat. Mam zawodników, którzy do mnie przychodzą i mówią, że oni chcą za trzy lata na przykład zrobić jakieś zawody, tak? I są na tyle świadomi, że po prostu planujemy to wszystko, ten okres na trzy na lata do przodu, tak? Więc to jest fajne, że zwiększa się ta świadomość, i że takie osoby przychodzą do mnie już z gotowym jakimś tam swoim, swoim planem, a nie mówią. Mam za 3 miesiące Ironmana i jeszcze nie umiem pływać, na przykład, tak? więc <głos》> zdarza się tak jeszcze czasami, ale, 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 ale fajnie, że ten, ten, ten schemat jednak się zmienił. Poza takimi autodestrukcyjnymi zapędami, co jeszcze amatorzy robią źle? Źle nie przekraczają tego swojego progu w głowie. Bardzo chcą się rozwijać. E, bardzo chcą, żeby ten progres ich e, był jak najlepszy, jak najszybszy, ale czasami mają problem właśnie z przełamaniem, szczególnie przy wysiłkach, które są maksymalne czy submaksymalne. Potrafią, jeśli mają zadane właśnie nie wiem, ćwiczenia, które jest minutówka jakaś na maksa, zawsze i mają takich na przykład 10 powtórzeń w treningu czy, czy 8. To zostawiają zawsze sobie, zostawiają żeby sobie, 10. sobie tak, żeby zrobić te 10, bo. Nie znają tak naprawdę czasami tego swojego maksimum i zostawiają sobie to. i To często widzę na treningach. U nas w grupie, tak jak ja zawodników, niektórych też prowadzę, mam okazję z nimi jeździć na treningi grupowe raz w tygodniu. I to jest fajna opcja, bo mogę z taką osobą pojechać dane powtórzenie. Widzę na przykład, jak dana osoba już widzę, że zwalnia, dojeżdżam do niej i mówię... A mogłaby. Tak, a mówię, nie puszczasz, nie puszczasz, tak? I nagle się okazuje po, po tym powtórzeniu, że ta osoba może, tak? Może pojechać. 10-20 wat więcej, może przetrzymać jeszcze te 20 sekund, pokazuje jej drogi, jak oszukać na przykład też organizm, tak? czy mózg, wstać sobie na chwilę, 2-3 sekundy pojechać w korbach, żeby jakby to powtórzenie przedłużyć jak najmocniej. To, to już mówiłem wcześniej, lepiej zrobić 8 tych powtórzeń, które będą... Super jakościowe pojechać na 100% niż 10, które będą na 90, bo one coś nam dadzą, ale nie przesuną nas tak mocno do przodu, nie przesuną na tej granicy bólu, tak? Nie zwiększą naszego nie, zakwaszenia, tolerancji na zakwaszenie czy wielu innych spraw, które też są ważne. I to nie tylko dla kolarzy, ale też teatronistów, bo czasami tratroniści myślą, że jeśli startują na dystansie Ironmana, to nie potrzebują takich impulsów e, maksymalnych, a to jest błędne, bo tak naprawdę. Oni też muszą podwyższać sobie tą, tą granicę, i takie treningi też zwiększają ich FTP, więc w kontekście długiego dystansu też jest to ważne. Tak? To, co mówisz, to jest bardzo duża zaleta właśnie opieki indywidualnej, ale myślę, że to jest zasadnicza różnica między zawodnikiem, który ścigał się jako zawodnik wyczynowy w klubie, kiedy był młody, kiedy ktoś mu pokazał albo go przeciągnął na tyle mocno, że on zobaczył, że ten próg bólu jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. A amatorem, który nawet e, długo trenuje, nawet pod, e, z jakimiś gotowymi planami, wydaje mu się, że wszystko robi jak trzeba, ale on w swojej karierze sportowej tego nie doświadczył. A potem jest efekt taki, że na przykład w kategorii masters wraca jakiś były zawodnik i wszyscy się dziwią, że on dość szybko jest w stanie osiągać e, takie wyniki, e, na które inni pracują latami, bo on wie, że może. Tak, tak. Często nawet jego organizm nie pozwala, ale on w głowie sobie. Tak naprawdę no, to, co mówią nawet czy przy ultra, tak? że głowa odgrywa główną rolę przy jakimś tam czasie. I przy krótszych dystansach e, jest też podobnie. Wyznaczanie sobie jakichś małych celów tak? do, do realizacji, tak? dojechanie czy na podjeździe do jakiegoś zakrętu, do kolejnego. i i te osoby wiedzą, jak to zrobić, wiedzą, jak to przetrzymać, tak? w głowie sobie to układają, a po drugie, wiedzą, że kiedyś ich organizm był zdolny do, do takich aż wysiłków i że są w stanie to przetrzymać. Tak? Często osoby, które, które nigdy tego nie doświadczyły, bardzo, bardzo szybko gdzieś tam odpuszczają. A, a to jest czasami parę sekund. Tak? Wystarczy, że przetrzymamy na podjeździe 2, 3, 5-10 sekund mocniej 100 metrów dalej, peleton popuści chwilę. Tak? E, to też jest kwestia taktyczna, tak? gdzie e, znanie tego, jak zachowuje się poleton na podjeździe, że czasami jedzie mocniej, czasami wolniej, czasami jest jakieś wypłaszczenie, to też jest e, na plusu takich osób, tak? że wiedzą te 100 metrów, które jeszcze przetrzymają. Później się trochę tak, bo bo polóźni. Innych tak. też wtedy przytka w końcu. Tak, tak, tak. No to jest takie uzmysłowienie sobie właśnie tego, że, że nie tylko ja mam ciężko tak naprawdę i że inni też też jadą i się męczą tak naprawdę. Duża czasami też znajomość trasy. Do tego, czy jak są jakieś zawody, często jeździmy na przykład na objazdy trasy albo staramy się przynajmniej przeanalizować profil trasy, żeby wiedzieć właśnie jak rozłożyć sobie te siły, e, gdzie się spiąć bardziej, gdzie, gdzie odpuścić. Tak? Też technika pokonywania, tak? osoba doświadczona e, zawodnik, który już się kiedyś ścigał, zacznie na przykład podjazd z początku i będzie sobie ewentualnie powoli spływał, żeby na końcu podjazdu złapać złapać tą końcówkę grupy i, i wiedzie, tak? Tak, tak, tak jak robią to sprinterzy, tak? żeby utrzymać się, e, utrzymać się w peletonie, zaczynają podjazd z przodu i, i na końcu podjazdu jeszcze łapią kontakt z tą grupą. To jest też fajne, że właśnie e, praca z trenerem nie opiera się tylko na, na takim stricte treningu, ale też na taktyce, e, na technice i tutaj też jesteśmy w stanie, w stanie dużo poprawić. Wspomniałeś już o jednej rzeczy, że właśnie zdarza się, że e, zawodnicy... Próbują kopiować to, co robią profesjonaliści w kwestii treningu, że obejrzą na przykład jakąś polecaną przez zawodnika sesję treningową i próbują ją powtarzać na siłę. Ale jest jeszcze jeden element, który łączy się z Twoim zajęciem. To znaczy, często jest tak, że amatorzy próbują kopiować pozycję na rowerze, że chcą być na przykład niezmiernie aerodynamiczni. Że dopasowują swój rower do takiego stanu, w jakim jest sprzęt ich idola. Ponieważ zajmujesz się bike fittingiem, to czym mógłbyś właśnie powiedzieć coś więcej na ten temat, jak to wygląda? I tutaj od razu będzie teza, dlaczego to jest złe? Eee, no Niestety muszę się zgodzić, że, że jest to złe, ponieważ, ee, tak jak wspominaliśmy przy, 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 przy trenowaniu. A że te osoby mają dużo więcej tego czasu, żeby się przystosować do danej pozycji. Nawet czas spędzony na rowerze, gdzie u kolarza -motora, tak jak mówiliśmy, jest to 5-7 tysięcy kilometrów, u niektórych, wiadomo, jest to trochę więcej, u niektórych mniej, a kolarz zawodowy spędza 20-25 tysięcy, I, i, i u niektórych pewnie i 30 się zdarza. Tysięcy na rowerze, więc mają dużo więcej czasu na to, żeby się przygotować do tej pozycji, przystosować się czy też poprawić swoją mobilność na rowerze, pracować właśnie. Czy z trenerem przygotowania motorycznego, z fizjoterapeutą, którzy przygotują jego organizm do danej pozycji, która najczęściej jest gdzieś tam mocno, mocno pochylona, mocno aerodynamiczna. I u osób, które amatorsko to trenują, próbują sobie odwzorować daną, daną pozycję, no może się to skończyć właśnie czy na przykład ograniczeniem zdolności wysiłkowej. I na pewno często zamykamy sobie tą przestrzeń, gdzie najwięcej krwi jest rozprowadzana na obwód, więc nasze zdolności wysiłkowe spadają, tak? Więc czasami ten lepszy komfort ich jazdy na tym rowerze jest bardziej pożądany, niż ta pozycja, która będzie mocno aerodynamiczna, mocno pochylona i odzorowana. Tak jak jest to u, u, u kolarzy i zawodowych. zawodowych? No, podobnie chyba jest też z szerokością kierownicy, gdzie wszyscy właśnie chcą być szybsi, szukają coraz węższych kierownic, a to niekoniecznie to też Tak. E, tak plus tak. dochodzi jeszcze kwestia kontroli nad rowerem, gdzie kolarz zawodowy jest w stanie spokojnie jechać na kierownicy 38 i sobie poradzi w każdym terenie, czy wpadnie w dziurę, czy pokona szybko zakręty, na no człowiek, który pokonuje rocznie, nie wiem, 8-10 tysięcy kilometrów na rowerze, i robi to od dwóch lat w jakiejś kryzysowej sytuacji niekoniecznie. Tak, e, dlatego przeważnie zalecam, żeby nie szaleć zbytnio z tą szerokością kierownicy, e, nawet jeśli gdzieś nasze, nasze wymiary pokazują e, jakiś tam przedział pomiędzy, to raczej nie wybierajmy tej węższej, tylko raczej tą szerszą, bo, bo wtedy właśnie te ograniczenie wentylacji płuc, e, czy właśnie ta kontrola nad kierownicą e, znacznie się ogranicza. E, tak jak naj, Najczęstszym takim problemem, jak ludzie przychodzą na, na bikefitting, jest długość mostka. Rowery przeważnie u osób są za duże. Wymiary tych rowerów są za duże, i ta długość mostka czasami to jest 3-4 centymetry skrócane. Więc warto właśnie po to, żeby mieć większą sztywność na tym rowerze, lepszą koordynację, lepiej trzymać tę kierownicę, skrócić ten mostek i żeby ta kierownica jednak nie była zbyt wąska, i tutaj, żeby no po prostu nie zdarzyła się jakaś na, na drodze tragedia, wypadek, kiedy. kiedy Wjedziemy w jakąś dziurę, czy, czy gdzieś tam nas na shooter w rowerze gravelowym. Tak? Drugi temat to jest oczywiście siodło, chociaż tutaj na szczęście jest trend się trochę odwrócił, i chyba w temacie siodełek ta świadomość w końcu jest troszkę większa, że ludzie już nie szukają możliwie najlżejszych egzemplarzy, ale takich, które. Zapewniają trochę lepsze podparcie. Tak, tak, zdecydowanie. Chociaż temat siodełek jest, jest, jest bardzo szeroki. No moglibyśmy i... rozmawiać, osobną tak, rozmowę tak, na temat siodełek przeprowadzić. Na pewno. Dużo też jest osób, które przychodzą, właśnie chcą dobrać odpowiednio siodełko i wtedy moje pytanie jest, czy, czy mają odpowiednio ustawioną pozycję na rowerze, bo dobranie odpowiedniego nawet siodełka samego, samej szerokości guzów kulszowych, tak. A jakie to ma być siodełko pod, pod ich anatomię, nie sprawi, że będzie im się jeździć lepiej, jeśli będą mieli siodełko za wysoko, źle ustawione w stosunku do, do osi korby, tak? więc do osi suportu. Więc tutaj musimy spojrzeć na to kompleksowo. Dlatego przeważnie, przeważnie pytam, czy, czy pozycja jest ok, czy, czy był bike robiony i dalej nie mogą znaleźć, bo, bo często jest, mam gro takich osób, które. Testują piąte, szóste, ósme, kolejne i dalej im, im coś w tym nie pasuje, tak? Więc warto spojrzeć wtedy z innego trochę, z innego punktu widzenia. Ale ten rynek rowerowy mocno, mocno się rozwija i, i te tak samo baza tych siodełek jest, jest coraz większa, więc na pewno jesteśmy w stanie dla każdej osoby dobrać jakieś odpowiednie siodełko i, i, i tutaj na, na bikefittingu właśnie tym się zajmujemy. Podsumowując trochę temat właśnie pozycji na rowerze dla kolarza amatora, zamiast pościgu za aerodynamiką i niską masą, lepiej skupić się na ergonomii. Tak. Jeśli jesteśmy przy temacie bikefittingu, to może Przybliżysz nam trochę takie ogólne zasady, bo o ile się nie mylę, to często spotykasz się z sytuacją, kiedy przychodzą do Ciebie osoby z rowerem, który na przykład jest za duży. To, się, to też już wspomniałeś, to się dość często zdarza. No w sumie bike fitting to jest dość długi proces. On się wiąże, wiąże przede wszystkim z określeniem potrzeb takiej osoby, z wywiadem, z tym co na rowerze chce robić. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby ustawić rower, to przede wszystkim jak, jak zacząć, jak do tego podejść, żeby ten proces był faktycznie efektywny, żeby ta osoba na tym skorzystała? Tak, no to prawda, że rzeczywiście najczęstszym przypadkiem jest zbyt duży rower niż, niż za mały. I tutaj później dochodzi jakieś tam skracanie, skracanie I Za małego mostków. jeszcze coś tak. można zrobić, a za tak, dużego tak, nie tak, bardzo. Tak, tak, tak. Tutaj jest, jest, jest na pewno większe pole do popisu. Na pewno warto, warto zacząć od wizyty E, właśnie w salonie takim bike fittingowym, albo skonsultować to z osobą, która, która ma wiedzę na, na temat takiego, takich ustawień. Nie musi to być stricte bike feeder, ale osoba nawet, która gdzieś kiedyś się ścigała i, i, i ma jakąś tam wiedzę na to, e, bo widzę, że jest taka tendencja do patrzenia w, pod kątem wzrostu. Tak? Czyli jeśli osoba mieści się w danym rozmiarze e, do danego roweru, no to tak naprawdę powinna na tym rowerze. Powinna na tym rowerze jeździć i nic nie powinno się dziać, a tak do końca nie jest, bo ważne jest to, nie wiem, jakie mamy długość kończyn, tak? jakie długie nogi w stosunku do tułowia, jak długie ręce. Nasza mobilność, tak? dlatego przed każdym bikefittingiem raz, że jest wywiad, gdzie pytam o różne choroby, o jakieś kontuzje, urazy, później sprawdzamy tak naprawdę mobilność danej osoby, Jakieś jeszcze inne rzeczy staram się wychwycić, które mogą mieć wpływ na to, jak ustawić później ten rower. Tak? Więc e, jeśli mamy możliwość e, zrobienia backfittingu jeszcze nawet przed zakupem roweru, no to tym bardziej, bo wtedy jesteśmy już stricte w stanie dopasować e, odpowiednią długość mostka, szerokie kierownicy. Teraz e, składając, że zamawiając rowery, często już są monokokpity, gdzie Mamy mostek razem z kierownicą i później wymiana tego jest bardzo ciężka, tak? bo, bo czy w studiu bikefittingu nie jesteśmy mieć w stanie mostków, kierownic do wszystkich rowerów, do wszystkich marek. Tak? A... No plus rozebranie teraz tak. zintegrowanego roweru to jest pół tak, dnia pracy wszystko, tak naprawdę. wszystko jest pochowane, więc, więc tutaj jest dużo pracy, więc na pewno ustawienie, dobór tego wszystkiego przed zakupem no jest, jest, jest bardzo istotny. Ale na pewno zakup roweru w takim punkcie, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie skonsultować sobie ten, ten bike fitting, no jest, 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 jest dużą zaletą. Tak jak, czy ja sprzedając rowery, dołączamy tak naprawdę ten bike fitting do, do tego roweru, i, i wtedy ta osoba ma taką pewność, że wychodząc z tym rowerem nie musi już nic skombinować, nie musi nic przestawiać, tylko że na pewno wyjdzie z tym dobrym. E, dobrym rozmiarem, tak jak mówiłeś, to jest długi proces. E, to są 2-3, czasami 4 i, i więcej godzin się zdarza, e, szczególnie przy rowerach trysonowych, gdzie tych e, mnogości ustawień jest, jest dużo więcej. A coraz więcej osób, właśnie, które kupują nie tylko rowery za 20-30 tysięcy robi backfitting, ale osoby, które kupują rowery za 3-4 tysiące, także e, zgłaszają się, i to jest e, bardzo duża liczba osób, które jeżdżą dla przyjemności i szukają komfortu na tym rowerze. I wtedy najczęściej kupują rowery gdzieś w miejscach, gdzie właśnie, a, mieści się Pan rozmiarze, widać, że siedzi Pan ok, no to to jest dla Pana rozmiar, tak? Albo na podstawie przekroku. Jest to jakieś tam wyznaczenie, oczywiście e, jeden z wyznaczników, tak? doboru roweru, ale mówię, tutaj jest jeszcze dużo więcej możliwości, które, które możemy zastosować, żeby, żeby idealnie dobrać rower. Fajnie, jakbyśmy mogli się na tym nawet rowerze wcześniej przejechać, zobaczyć, e, usiąść chociażby nawet na trenażer głupi, tak? żeby, żeby zobaczyć, jak tam rower nam, e, nam będzie leżał. Bo wystarczy, że w rowerze, wiadomo, możemy go skrócić do mostek do 6 cm, ale obniży nam to zdolności koordynacyjne, będzie nam się gorzej manewrowało tym rowerem, tak? więc Rzeczywiście lepiej jeśli ta rama jest mniejsza, wtedy mamy większą kontrolę nad rowerem, tak kolarze zawodowi przeważnie e, ich ramy są e, mniejsze niż e, powinny być w standardzie, e, a te mostki są tak po 130, 120-140 mm wysoko wysunięte sporniki siodła, e, no i raczej tę stronę trzeba by iść, tak? Żeby zadbać o to przed zakupem niż później wymieniać połowę rzeczy w rowerze, żeby dopasować ten rower idealnie pod siebie. Mam nadzieję, że całe to nasze spotkanie będzie wystarczająco przekonujące dla kolarzy szukających opieki trenera, bikewitera do tego, aby rozpocząć taką współpracę, bo myślę, że głównie chodzi o to, o, o pewny rodzaj dbałości. I o to, żeby sportowiec, który w swoim wolnym czasie chce realizować swoją pasję, mógł się z tego w pełni cieszyć. Na koniec możesz podzielić się z nami jakąś historią jednego ze swoich podopiecznych, który właśnie realizuje jakiś, jakiś swój cel. Tak, nawet taki świeży przykład, bo, bo mam zawodnika, Grześk, Grzesiek, pozdrawiam cię, jeśli będziesz to oglądał, który ostatnio przejechał wyścig Bałtyk-Bieszczady to jest ponad 1000 km, że się specjalizuje się w tego typu w tego typu eventach. Już pracujemy razem prawie prawie 3 lata. I fajnie jest widzieć progres, progres, takiego właśnie zawodnika. Mierzenie się z takim dystansem na pewno nie jest łatwe, tak jak już rozmawialiśmy, niesie za sobą dużo konsekwencji. Dlatego praca teraz moja z grzeszkiem jest w tym zakresie, żeby było dla niego to jak najmniej kontuzyjne, tak, żeby ten, ten dystans dla niego nie był, nie był tak e, uciążliwy. Wiadomo, ciężko jest to e, dokonać, no bo siłą rzeczy e, czas jest ograniczony, tak. Jeśli ktoś pracuje na etacie, to to, to nie będzie wysiadywał e, kilku godzin na rowerze 2 trzy razy w tygodniu. I to jest bardzo ciekawa historia, bo, bo fajnie widzieć osobę, która dzięki swojej determinacji i łączeniu e, z tego pracą zawodową, treningów, jest w stanie osiągać takie cele, tak? bo, bo to nie jest łatwe e, przejechać kilka takich eventów długodystansowych w ciągu roku. E, a Grześkowi się to udaje i już jest to kolejna, e, kolejna edycja przez jego pokonana i myślę, że, że jeszcze niejedną będzie, będzie w stanie e, ukończyć. Wiem już, że ma e, cele na kolejne lata do, do pokonania i są to jeszcze dłuższe dystanse. Ale o tą osobę akurat się nie martwię. Fajnie widać progres Grześka w tym, co robi, więc tutaj na pewno będziemy cały czas pracować nad tym, żeby się rozwijał i kończył jeszcze dłuższe, dłuższe dystanse. To myślę, że właśnie takiej realizacji celów, konsekwentnej, która kończy się osiągnięciem Własnych marzeń, własnych ambicji. Myślę, że to jest to, jest to e, czego powinniśmy naszym widzom życzyć tak naprawdę. Tak, jak najbardziej. Realizacji celów, cieszenia się z tego i, i tak naprawdę, żeby uprawiali sport, bo, bo w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy tak naprawdę większość trybu jest siedzącego pracy siedzącej, to, to fajnie, że coraz więcej osób się rusza i. I, I miło to widzieć tak naprawdę w społeczeństwie. Trudno, trudno coś dodać do tego, bo, bo o to chodzi, tak naprawdę, żebyśmy się tym cieszyli, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy o siebie dbali. Dzięki wielkie za to spotkanie. Dowiedziałem się podczas tej rozmowy kilku ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że Wy również dowiedzieliście się kilku nowych, fajnych informacji na temat kolarstwa. Moim gościem był Konrad Tomasiak. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu strefy rowerowej. Dzięki bardzo również. Na koniec chciałbym też przekazać jeszcze zdjęcie z mojej kariery zawodniczej. Wiąże się też z nim na pewno dużo fajnych wspomnień, między innymi wygrana w prologu dookoła Mazowsza, więc może zdjęcie gdzieś zawiśnie w strefie rowerowej, w fajnej gablotce i, i będzie fajnym przycinkiem do tego, żeby... A pokazać gości, którzy, którzy tutaj e, byli na tej kanapie. Taki jest plan. E, także jeszcze raz wielkie dzięki. E, ja Was zachęcam do śledzenia strefy rowerowej oraz do subskrypcji kanału Centrum Rowerowe.